Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Rejstus i zapraszam was na kolejnego Daily Newsa, tym razem przygotowanego na 30 października 2020 roku. Zapraszam do oglądania. Dzisiaj rano mieliśmy się dowiedzieć, kiedy wyjdzie Elion, wysokobudżetowy, pecetowy MMORPG od twórców Terra Online. No i dowiedzieliśmy się, południowo-koreańska premiera jest zaplanowana na 10 grudnia tego roku. A to jeszcze nie koniec rewelacji. Kakao Games ujawniło przy okazji, że Elion nie będzie działał w systemie free-to-play, tylko buy-to-play. Według Koreańczyków tylko taki model biznesowy zapewni sukces i nie wpłynie na balans rozgrywki. Trochę to dziwne, bo w sumie od samego początku Elion był promowany jako free-to-play, aż tu nagle taki zwrot akcji. Może jednak to dobra informacja? Sami wiecie, jak wyglądają azjatyckie gry free-to-play, naładowane mikrotransakcjami oraz przedmiotami pay-to-win. Może dzięki buy-to-play da się tego uniknąć, szczególnie, że nie będzie żadnego opcjonalnego abonamentu. Ponadto cena gry jest śmiesznie niska, standardowa edycja kosztuje $18, a w obecnej promocji jest to nawet $9. Jeśli coś takiego dostaniemy w Europie, to raczej nie będziemy musieli narzekać. 70 zł za takiego MMORPG-a chyba ujdzie. O Warhammer Odyssey było ostatnio bardzo cicho, ale to przez to, że twórcy gry w zaciszu swoich domów pracowali nad contentem. Proces zbliża się chyba ku końcowi, bo właśnie zapowiedziano Open Betę. Choć nie podano konkretnej daty, bo Open Beta ma wystartować bardzo niedługo. Prawdopodobnie jest to kwestia kilku miesięcy. Warhammer Odyssey ma pojawić się na rynku na początku 2021 roku. Przy okazji ujawniono kolejną grywalną klasę, Archmage. Ten wysoki elf będzie pełnił podwójną rolę w drużynie, healera oraz damage dealera. Od nas zależy, kim zostaniemy. Orężem Archmage'a będzie dwuręczny staw albo jednoręczny miecz. Warhammer Odyssey wyjdzie wyłącznie na urządzenia mobilne. Jest to również pierwszy oryginalny, legalny MMORPG osadzony w uniwersum Warhammera od czasów Warhammer Online. O sukces gry raczej nie trzeba się martwić. Ile klas posiada Dekaron? 12, a już prawie 13, bo Koreańczycy właśnie dostali kolejną grywalną postać do gry. To Segita Shooter. Pod względem stylu rozgrywki przypomina ona Segitę Hunter, aczkolwiek w tym przypadku zamiast łuku będziemy używać broni palnej. Gracze będą mogli wybrać dwa rodzaje broni, Dual Pistols oraz Cannon. Pistolety będą szybkie i pozwalające na szybką rotację, z kolei używając działka będziemy powolni, ale za to bardzo potężni. Jeszcze nie wiadomo, kiedy Segita Shooter zadebiutuje w anglojęzycznej wersji Dekarona. Zapewne za kilka miesięcy, choć wcześniej pewnie trafi na prywatne serwery. Lepiej późno niż wcale. Gameforge wychodzi naprzeciw oczekiwaniom fanów i wprowadza rewolucyjną z perspektywy handlu aktualizację. W update'cie 20.5 dostaniemy sklepy premium pozwalające sprzedawać nasze przedmioty nawet po wylogowaniu z gry. Niestety, tak jak można było się spodziewać, nie będzie to darmowa opcja. Taki rarytas trzeba będzie zakupić z item shopu. Za ile? Tego jeszcze nie podano. Drugą ważną nowością będzie wspólna mapa handlowa. Jeden wielki, neutralny bazar, na którym znajdziemy wszystkie dostępne sklepiki, co w teorii powinno nam zaoszczędzić sporo czasu, jeśli akurat szukamy konkretnego itemku. Co ciekawe, sklepy offline nie są jakąś nowością w Metin 2. Coś podobnego istniało i nadal istnieje na wielu prywatnych serwerach. Dziwne, że dopiero teraz Gameforge skorzystało z tego pomysłu. No i to już wszystko w dzisiejszym materiale. Koniecznie dajcie znać, który news spodobał wam się najbardziej. No i do usłyszenia już jutro. Cześć!